Siema, z tej strony Mega Dominika. W dzisiejszym odcinku 3 najlepsze kolędy piłkarskie. Na miejscu trzecim jest kolęda piłkarska pod tytułem Pójdźmy wszyscy do La Ligi. Na miejscu drugim jest piłkarska kolęda pod tytułem Piłkarska Wigilia. Bardzo fajna, zobaczcie sami. Wiesz, że kiedy twoja mama ściera kurz od 4 dni i zamiata tak dokładnie jak Guardiola w Premier League, gdy w lodówce tyle żarcia, żeby nie zjadł igła im, to wiadomo, że Wigilia jest właśnie dziś. Stoły zastawione jak pole karne United, goście uszka jak Suarez jedzą, popijając barszczem. Kompletu nie ma, bo Marek się nie zjawi, postąpił jak Benzema i nie trafił. Dzyń, 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 co tak świątecznie stuka, wujek Sławek z kieliszkami idzie. Wódka w formie, na stole leży ciasto pełne maku. Jak jest w formie, to na pewno nie nazywa się Lukaku. Babcia leje kompot, śliwka wpada do szklanki, a szklanka jak to Bale rozpadła się na kawałki. Niech ktoś ją powstrzyma, bo rozlewa masakra. A przecież próbowałem. Mark Ba. Pierwsze miejsce należy do kolędy piłkarskiej pod tytułem Piłkarz w święta musi grać codziennie, ją słucham, jest najlepsza, zobacz sam. Strzela piękne bramki, Anka w kuchni robi barszcz bez glutenu, ale łatwo strawny. Piłkarz święta musi grać. Jurek Brzęczek tańczy w domu. Dzięki za oglądanie i cześć.